Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Shiny Garage i chrzczota do mycia wnętrza felg, która jest mega sztywna. No jest sztywniutka, niestety nie jest to Dayton powiedzmy. Co tu więcej o niej można powiedzieć? No myłem nią tak naprawdę dwa razy. Tak jak widziałeś, pierwszy i ostatni właśnie na tym filmiku. Z tego względu, że masakrycznie chlapie. Tak naprawdę ta szczotka jest dla mnie za twarda. A najgorsze w niej jest to, że w ogóle się jej nie trzyma woda. Jest na tyle sztuczna, że w ogóle zamaczasz ją, wyjmujesz i ta woda wszystko zjeżdża. Czyli lecisz, można powiedzieć, na sucho. Jak sobie nie dorzucisz w przenośni towaru do środka, do felgi mnóstwo, to lecisz na sucho. Czyli mega rysujesz. Osobiście nie odważyłem się wskoczyć do Mańka na czarno. Dla mnie za twardy włos. Kształtem ona przypomina te takie drogie firmówki, ale tak naprawdę tutaj nawet rękojeść jest bardzo zbliżona. Napis, tak no stara, o tu jeszcze jakiś włos wystaje, czarny. Także bez polotu. Nie wiem, jak długo by wytrzymała, bo nie mam zamiaru sprawdzać. Mam swoje sprawdzone, wiadomo które. I na chwilę obecną nie znalazłem jeszcze zamiennika. Ta niestety oddaję ją miejscowemu szamanowi, bo stwierdził, masz, weź sprawdź, zobacz, co jest 5. Za co mu bardzo dziękuję. Sprawdziłem, no i niestety, no szało nie ma, Sławku. No dobra, myślę, że nie będę ci dalej przymulał. Film widziałeś, co jest 5, no co tu można więcej pokazać, jeżeli chodzi o taką szczotę do wnętrza. Po prostu powiedziałem ci, jak ją odczuwam. Powiedziałem, no tak, powiedziałem w sumie. Moje odczucia co do tej szczotki, szału nie ma. Więc z mojej strony to wszystko. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!